Dzień doberek, witam was już w ostatnich częściach Zagrajmy Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Ostatnio rozwiązaliśmy incydent UR1. Udało nam się udowodnić, że zarówno Simon Blackwell, jak i Athena są niewinni śmierci dr Matty Sykes. Ale pomimo tego, prowizoryczna rozprawa zorganizowana przez Aurę Blackwell jeszcze się toczy. Na stanowisku jest obecnie Apollo, który przerwał tak naprawdę ogłoszenie już werdyktu końcowego i powiedział, że rozprawa nie może się tam skończyć. Tak jak wspomniałem poprzednio, podejrzewam, że chodzi właśnie mu o morderstwo Clea Tarana, że wciąż wątpi w Athenę i chce pomścić swojego przyjaciela. To właśnie mówił Phoenixowi i to właśnie pewnie powód, dla którego przerwał ogłoszenie werdyktu. Pogratulował dla nas tylko za rozwiązanie incydentu UR1 i oczyszczenie z zarzutów Blackwella, ale nie Athenę. Więc wszystkie dowody wskazują właśnie na to, ale za chwilę się przekonamy, bo kontynuujemy rozdział właśnie z tego miejsca. Więc po raz ostatni wczytujemy rozdział Turnabout for Tomorrow. Rozprawa, dzień pierwszy cały czas, ale już drugą część tego rozdziału. Już po tym, jak udało nam się udowodnić, co tak naprawdę się stało w incydencie UR1. Gra dramatyczna muzyka, ponieważ dosłownie na momencik przed tym, jak już mieliśmy zakończyć procedury, Apollo wpadł w tym swoim, wiecie, stroju nowym, kurtce, którą odziedziczył po Kleju i opasce i bandażach i przerwał rozprawę. Panie Justice! Proszę się wytłumaczyć! To bardzo proste. Nie ma tutaj co tłumaczyć. Oskarżona, pani Athena Sykes, być może nie jest wcale niewinna. O czym ty mówisz? Sprawa sprzed 7 lat została już rozwiązana! Ja nie mówię teraz o przeszłości. Mówię o naszej obecnej sprawie. Wciąż nie jest jasne, kto zabił Clea Tarana. Ale Apollo... Dlaczego miałbyś... Pani Sykes, proszę posłuchać się w milczeniu, co mam do powiedzenia. Co teraz Apollo próbuje niby zrobić? Wysoki sądzie, proszę dać mi troszkę pańskiego czasu. Ale to jest rozprawa dotycząca sprawy sprzed 7 lat! Pani Blackwell, chciałbym poprosić panią o przysługę. Dokładnie tak samo jak pani straciła kogoś bliskiego, ja również... dla mnie również coś takiego się przytrafiło. Jestem pewny, że chciałaby pani znać, jaka jest prawda za tym, co miało miejsce, tak samo jak ja. Apollo! Pewnie! Wiesz, że ja zawsze szukam całej prawdy i tylko prawdy. A teraz, popatrzmy, jak ujawniasz winę naszej księżniczki. Sędzio? Daj moje pozwolenie. Możecie kontynuować rozprawę. No dobrze. Czy dla pana taka opcja jest właściwa, prokuratorze Edgeworth? Prokuratura nie ma żadnych sprzeciwów. Wysłuchajmy zeznań pana Justice. Poproszę o raport śledztwa policyjnego, żeby został przeniesiony w trybie natychmiastowym. Tylko nie ty, Edgeworth. Naprawdę mam nadzieję, że mówisz to dlatego, że masz w zanadrzu jakiś plan. Dobrze zatem. A więc prosimy o oświadczenie na wstęp, prokuratorze Edgeworth. Jak sąd sobie życzy. Przypomnijmy sobie fakty morderstwa pana Clea Tarana. Na poprzedniej rozprawie została ujawniona informacja, że Solomon Starbuck nie mógł być zabójcą. A więc prawdziwym winowajcą jest ktoś inny. Tamtego dnia winowajca zaczekał na astronautów w holu numer 1. Kiedy dwójka mężczyzn wydostała się z Muzeum Kosmosu, zabójca zaatakował pana Tarana tym samym typem noża, który został wykorzystany 7 lat temu. Morderca później uciekł do wnętrza Muzeum Kosmosu. Następnie dyrektor Yuri Kosmos zamienił platformy startowe. Tuż po tym winowajca opuścił Muzeum Kosmosu i wyszedł z budynku poprzez hol numer 2. A więc ta rozprawa będzie musiała ustalić, kim był prawdziwy zabójca pana Tarana. W innych słowach,
Musimy odkryć, kim była osoba, która przeszła przez Muzeum Kosmosu tamtego dnia. Dziękujemy, prokuratorze Edgeworth. Panie Wright, czy obrona jest gotowa? Tak, Wysoki Sądzie. Lepiej by, żebym przearanżował swoje dowody. Do zapisów sądowych znowu trafiają dowody z poprzedniej rozprawy. A teraz, panie Justice, pana zeznanie, jeżeli pan może. Okej! Okay. Tego się nie można było spodziewać na początku jeszcze rozprawy, że będziemy się mierzyć akurat z Apollem. Oskarżenie Apolla Justice. Podejrzewałem panią Sykes o morderstwo Kleja Terrana. Moje podejrzenia zostały potwierdzone, kiedy wyszedł na jaw ten obciążający dowód. W dodatku do tego, ona jest jedyną osobą, która mogła wykorzystać fakt zamienienia platform startowych, aby uciec. I to dlatego chcę oskarżyć panią Sykes o morderstwo. Cisza! Cisza na sali! Panie Justice, zdaje pan sobie sprawę, że oskarża pan swoją koleżankę z pracy o morderstwo, prawda? Owszem, Wysoki Sądzie, ponieważ do takiej konkluzji doprowadziło mnie moje śledztwo. Ale Apollo, dlaczego? Jak mogłeś mnie podejrzewać? Panie Wright, pana przesłuchanie, proszę. Ja tego nie rozumiem. Czego się dowiedziałeś przez te ostatnie kilka dni, żeby doprowadzić się do takiego wniosku? No, jeżeli go nie spytamy, no to nam nie powie. Nie ma tutaj żadnych definitywnych sprzeczności, więc po prostu możemy tylko naciskać i pytać dalej. Co jako pierwsze sprawiło, że zacząłeś podejrzewać panią Sykes? Wszystko zaczęło się, kiedy pani Sykes i ja prowadziliśmy śledztwo na miejscu zbrodni. Kiedy widziała broń, którą zabito pana Terrana, to moja bransoletka zareagowała. Powiedziała, że nigdy nie widziała wcześniej tego noża, ale bransoletka powiedziała mi coś innego. I wtedy, za każdym razem po tym, moja bransoletka reagowała, podczas gdy mówiła o sprawie. To musiało kompletnie przybić biednego Apollo podczas śledztwa. Nie wiedziałem, co robić, ani co myśleć. Nie mogłem nawet spać. W takim stanie wiedziałem, że nie przydałbym się w sądzie. A więc zadecydowałem, że będę nosić opaskę na oku, tak aby jedno z moich oczu nie mogło zobaczyć śladów, które mogła, wiecie, tych ruchów, które wykrywa bransoletką. A więc to dlatego Apollo zachowywał się tak dziwnie. Ale powód, dla którego pani Sykes podświadomie reagowała na ten nóż, to dlatego, że dźgnęła mordercę swojej matki podobnym nożem, czy raczej identycznym nożem, 7 lat temu. Ale ten nóż był także narzędziem zbrodni, który został wykorzystany, żeby zabić Kleja Terrana. Moja bransoletka mogła również zareagować na fakt, że wiedziała, że była jego zabójcą. Przypuszczam, że ma tutaj rację. Ale moja bransoletka nie była jedynym powodem, dla którego zacząłem ją podejrzewać. No to dobrze, bo sąd nie zaakceptowałby tego, że... Jego supermoc się nie włączyła, więc przypuszczam, że jest winna. No jest jeszcze kwestia zapalniczki, niestety. To właśnie dlatego została aresztowana w pierwszej kolejności. Oto zapalniczka, która została znaleziona w Muzeum Kosmosu z jej odciskiem i palców. Zgadza się? Ale nawet jeżeli to wygląda na decydujący dowód, to muszą być tutaj jakieś inne fakty, których jeszcze nie odkryliśmy. Jeżeli tak jest, a więc proszę je zaprezentować. Niech pan spojrzy. Szczerze, ja nie chcę wierzyć, że to jest prawda, ale... Ale pani Sykes była jedyną osobą, która znajdowała się wtedy w Muzeum Kosmosu. Ale panie Justice, pani Sykes nie miała absolutnie żadnego motywu, żeby zabić pana Terrana. 7 lat temu pani Sykes żyła w Centrum Kosmicznym imienia Kosmosa. To nie byłoby dziwne, gdyby miała z nim jakieś powiązanie. Poza tym, ludzie czasami zabijają z motywów, których nawet nie możemy sobie wyobrazić. Wiem, że widział pan wiele takich spraw podczas swojej kariery, panie Wright. Ja wciąż nie mogę w to uwierzyć.
Jak możesz podejrzewać Atinę, Apollo? No, cóż, jego szef był kiedyś uznany za podwójnego mordercę, więc hej. W dodatku do tego jest jedyną osobą, która mogła wykorzystać zamienienie platform startowych, aby uciec. Hold it! Czy nie jest możliwe, że ktoś wykorzystał tą samą drogę ucieczki? Obawiam się, że nie, panie Wright. Dlaczego nie? Niech pan sobie przypomni, że w holu numer 1 na drzwi była skierowana kamera ochrony. To jest ta sama kamera, która uchwyciła pana Terrana i pana Starbucka. Ale istnieje także kamera w holu drugim. Zapisała ona mordercę pana Terrana, a raczej panią Sykes, jak wychodziła z Muzeum Kosmosu. Kamera w holu numer 2? To pierwszy raz, kiedy o tym słyszę, ale to ma sens. Atina powiedziała, że wślizgnęła się w noc przed incydentem do Muzeum Kosmosu. I wtedy ogarnął ją szok, kiedy zobaczyła kurtkę i zemdlała aż do południa następnego dnia. Byłam nieprzytomna aż do południa następnego dnia. Nawet nie wiedziałam o tym, że doszło do eksplozji. Kiedy się obudziłam, nikogo nie było w pobliżu, a więc po prostu udałam się do holu numer 2. To musiał być tamten moment, który uchwyciła kamera. I to właśnie sprawiło, że Apollo zaczął podejrzewać ją jeszcze bardziej. Ale chwilę, moment. W takim razie, najprawdopodobniej ta kamera uchwyciła również prawdziwego winowajcę. To również nie jest prawda, panie Wright. W zapisie zrobionym po tym, jak doszło do incydentu, pani Sykes jest jedyną osobą, która tam się pojawia. CO?! CZEMU?! Cisza! Cisza do sali! To nie może być prawda. Ale jeżeli tak jest, to jest niesamowicie obciążający fakt. Czy to nie ty udowodniłeś na poprzedniej rozprawie, że sposobem, w jaki prawdziwy winowajca uciekł, to było przejście przez Muzeum Kosmosu po tym, jak platformy zostały zamienione? Fakt, który poprzednio udowodniłeś, obrócił się na swoje ucho i pozostawił twojego klienta wystawionego jak na tacy. Muszę powiedzieć, że to jest klasyczny Phoenix Wright. Jak zwykle. I to dlatego chciałbym oskarżyć panią Sykes o morderstwo. Hold it. Wiara w twojego klienta do samego końca to jest podstawa bycia dobrym obrońcą. Czy nie powinieneś rozszerzyć tej filozofii również na swoich współpracowników? Prawdopodobnie ma pan rację. Może nawet nie jestem godny, aby być prawnikiem. Jednakże... mam to gdzieś. Ta sprawa jest dla mnie szczególna. Clay był moim przyjacielem. I to właśnie dlatego muszę znać prawdę. Apollo podejrzewał swoją zaufaną współpracowniczkę o zabicie przyjaciela. Aby pozbyć się tych wątpliwości, zbadał miejsce zbrodni sam, ale to tylko doprowadziło do jeszcze większych wątpliwości. Apollo musiał naprawdę walczyć z tymi wszystkimi uczuciami wewnątrz niego. No cóż, Apollo może ma wątpliwości, ale... powiem to raz jeszcze. Atina Sykes nie jest morderczynią. A więc, ja mam tylko jedną rzecz, którą panu powiem. W sądzie dowód jest wszystkim. Więc, panie Wright, sądzi pan, że ma pan jakiś konkretny dowód, aby zaprzeczyć moim argumentom? Pana argumenty były bardzo jasne, panie Justice. I pana fakty wyglądają na niepodważalne. Więc, panie Wright, co pan na to... co pan powie na moją teorię? Wygląda na to, że nawet pan nie może temu zaprzeczyć. Pani Sykes była jedyną osobą, która skorzystała z możliwej drogi ucieczki. Pod tymi okolicznościami nie może być żadnej innej podejrzanej jak tylko oskarżona. Chyba, że...
pan sądzi, że była alternatywna droga ucieczki? Czy to właśnie chodzi panu po głowie, panie Wright? Czy to właśnie chodzi panu po głowie, panie Wright? Czy to właśnie ci chodzi po głowie, Phoenix? Czy była jakaś alternatywna droga ucieczki? Jeżeli nie było, rozprawa jest skończona, więc musimy powiedzieć, że oczywiście. Tak, oczywiście, że musiała być jakaś droga ucieczki. Tylko nie pytajcie mi, co to mogło być. Pan tylko blefuje raz jeszcze, prawda? Ja? Blefuję? Niemożliwe! Ozna mnie aż zbyt dobrze. W porządku, panie Wright. Nawet blef byłby dla mnie w porządku. Tak długo, jak będzie pan w stanie oczyścić te wątpliwości wewnątrz mnie! Chwilka. A więc o co tak naprawdę ci chodzi? Ja chcę wierzyć w Athenę. Naprawdę chcę. Ale czym jest wiara bez wątpliwości? To dlatego muszę poddawać pod znak zapytania jej winę. Żeby w momencie, kiedy prawda w końcu wyjdzie na jaw, mógłbym naprawdę w pełni jej znowu zaufać. Żebyś mógł mi naprawdę zaufać? Wygląda na to, że twój młodszy kolega z pracy właśnie pokazał nam, na czym tak naprawdę polegają rozprawy. Sądzę, że masz rację. My, prokuratorzy, z bólem musimy przepytywać każdy możliwy detal, aby doprowadzić do skazania oskarżonego. Podczas gdy my, prawnicy, wierzymy i bronimy naszych klientów do samego końca. Kiedy obie strony ścierają się w ten sposób w sądzie, to właśnie wtedy odkrywamy prawdę. Dokładnie. I kiedy batalia już dobiegnie końca, to będziemy mogli zrozumieć, jakie jest prawdziwe znaczenie słowa zaufanie. Na tym tak naprawdę polegają rozprawy. Nie zgodziłbyś się? Tak. Nie mogłem zignorować tego nasienia wątpliwości, które dojrzewało wewnątrz mnie. A więc zdecydowałem, że muszę się z tym zmierzyć sam. Nieważne, jaka prawda na mnie tam czeka, nie będę jej się obawiać. To takie podobne do Apolla. Kiedy już się za coś bierze, to robi to na 100%. Panie Justice, obiecuję, że pozbędę się każdego kawałka wątpliwości z pańskiego serca. Dobrze, ponieważ ja również chcę wierzyć panią Sykes. Naprawdę miałeś nadzieję, że istniała jakaś alternatywna ścieżka dla naszego winowajcy, prawda, Apollo? Ale jeżeli skorzystamy z procesu eliminacji, to nie ma zbyt dużo możliwości, które nam pozostają. Dyrektor Kosmos znajdował się w południowym wyjściu, pozostawiając tylko pokój kontrolny i korytarz do Muzeum Kosmosu. Z których drzwi mógłby skorzystać się nasz winowajca? No dalej, panie Wright! Jak pan sądzi, dokąd uciekł nasz winowajca? Południowe wyjście odpada, pokój kontrolny też, ponieważ tylko dyrektor Kosmos miałby tam dostęp, a już udowodniliśmy na poprzedniej rozprawie, że pomimo tego, że nam nakłamał i to zdrowo, to on nie mógł być mordercą. Więc co nam pozostaje? Pozostaje nam tylko korytarz Muzeum Kosmosu. Naprawdę nie było żadnej innej drogi ucieczki z holu numer 1. Ona naprawdę mogła uciec tylko przez korytarz prowadzący do Muzeum Kosmosu. Wszystko, co ta osoba musiała zrobić, to skorzystać z odcisków palców nieprzytomnego pana Starbucka, aby przejść przez drzwi. Wygląda na to, że wszystko, co próbuje zrobić, to ustalić winę pani Sykes. Jeżeli winowajca skorzystałby z tamtej drogi ucieczki, to jedynym dostępnym wyjściem byłby hol numer 2. Logiczną konkluzją twojego argumentu jest to, że zabójcą jest nikt inny, jak tylko nasza oskarżona. Widziałem. Naprawdę to jest jedyny sposób, w jaki to mogło się potoczyć, ha? Jeżeli winowajca uciekł przez korytarz, który prowadzi do Muzeum Kosmosu, przypuszczam, że to prawda.
jedynym wyjściem naprawdę byłby hol numer 2. Ale pani Sykes była jedyną osobą, która została uchwycona na kamerze ochrony znajdującą się w holu numer 2. Zbadałem miejsce zbrodni wzdłuż i wszerz. Ale jedynymi miejscami, z którego mógł skorzystać winowajca, aby uciec, to był korytarz Muzeum Kosmosu. Naprawdę nie było tam żadnych sekretnych przejść ani nic z tych rzeczy. A więc to pozostawia nam żadną inną konkluzję, jak tylko tą, że Athena Sykes była winowajczynią. Jaka może być tutaj odpowiedź? Czy naprawdę nie istniała żadna droga ucieczki? Ale chwileczkę. A co jeżeli... Skąd się wzięły te tajemnicze liście, które widzieliśmy w korytarzu? Co jeżeli to jest jakaś poszlaka co do prawdziwej drogi ucieczki naszego winowajcy? Sądzę, że to jest możliwe, że winowajca uciekł do Muzeum Kosmosu, ale później wyszedł korzystając z innej ścieżki niż hol numer 2. O! Platforma startowa numer 1 i Muzeum Kosmosu zostały zamienione po tym, jak doszło do eksplozji, co oznacza, że Muzeum Kosmosu wraz z korytarzem przemieszczało się wtedy wzdłuż szyn. I to właśnie wtedy otworzyła się alternatywna droga ucieczki dla naszego winowajcy. Żartuje pan sobie? Sądząc po wyrazistości twojego spojrzenia, uznaję, że mówisz poważnie. A więc dobrze, panie Wright, niech pan nam powie. Gdzie mógł przejść nasz winowajca z korytarza muzeum poza holem numer 2? No cóż, jeżeli Muzeum Kosmosu znajdowało się na początku tu, później korytarz się odłączył od głównego budynku i podążał tymi szynami tutaj, no to jeżeli nie jest to wyjście, no to przypuszczam, że musiał wyjść gdzieś tutaj, po zewnętrznej stronie budynku. Pokój kontrolny nie ma żadnych wyjść, tutaj też nie ma żadnych wyjść, więc po prostu pokazuje tutaj okolice pomiędzy komponentami Centrum Kosmicznego, a głównym budynkiem Centrum Kosmicznego, więc prezentuje mniej więcej tutaj. Znaleźliśmy coś dziwnego, podczas gdy prowadziliśmy śledztwo w korytarzu muzeum dzisiaj po południu. Mówiąc prościej, kilka martwych liści leżących na ziemi. Biorąc pod uwagę, skąd wzięły się tamte martwe liście, wskazują one nam dokładną ścieżkę, z której skorzystał nasz winowajca. Tak, pamiętam, że sam widziałem tam jakieś liście. A więc mówi pan, że... Tak, podczas gdy Muzeum Kosmosu się przemieszczało, tuż za drzwiami bezpieczeństwa znajdowało się alternatywne miejsce, z którego mógł skorzystać winowajca, aby uciec. W innych słowach, prawdziwą drogą ucieczki naszego winowajcy była strefa na zewnątrz Muzeum Kosmosu. Ty chyba sobie żartujesz? Czy pan wie, jak niemożliwe byłoby to? Ten korytarz znajduje się na poziomie trzeciego piętra. Nawet jeżeli winowajca próbowałby wyskoczyć na zewnętrzną ścianę Centrum Kosmicznego, to by spadł i zginął. Normalnie mówiąc, tak. Ale po tym, jak doszło do incydentu z bombami, winowajca mógłby skorzystać z pewnego przedmiotu. I cóż to był za przedmiot dokładnie, panie Wright? W porządku. Oto jest, z czego skorzystał nasz winowajca, aby skoczyć na zewnętrzną ścianę głównego budynku. Po tym, jak zarządzono ewakuację, Aura Blackwell opuściła drabinę ewakuacyjną, która prowadziła na sam dół. Ta drabina
jakby była spuszczona z czwartego piętra laboratorium robotyki, więc niżej niż przed chwilą powiedział nam Apollo, i prowadziła na sam dół, skąd można było bezpiecznie przejść albo do głównego budynku, albo do podziemnego schronu, albo po prostu uciec z terenu Muzeum Kosmicznego, to też jest prawdopodobne. Więc ta drabina mogłaby się stać idealnym narzędziem, z którego mógł skorzystać nasz winowajca albo winowajczyni, żeby uciec z przemieszczającego się w tamtej chwili Muzeum Kosmosu. Prezentujemy zatem drabinę ewakuacyjną. Drabina ewakuacyjna? Na czwartym piętrze w laboratorium robotyki znajdowała się awaryjna drabina. I ta drabina została wykorzystana tamtego dnia, po tym jak doszło do eksplozji, aby pomóc w ewakuacji ludzi. Pani Blackwell sama skorzystała z tamtej drabiny, aby uciec na poziom parteru. Przypomnijmy sobie, że platformy startowe zostały zamienione po tym, jak drabina została opuszczona. Korytarz mijałby drabinę, podczas gdy platformy były zamieniane. I to właśnie wtedy nasz winowajca dosłownie wziął sprawę w swoje ręce. I skoczył na drabinę! Co?! Kto mógłby przypuścić?! Cisza! Cisza na sali! No proszę! Alternatywna droga ucieczki chyba nam się właśnie ujawniła! Co oznacza, że ktoś poza panią Sykes mógłby być winowajcą. Racja? Znowu wszystko zmyślasz na poczekaniu, żeby zmylić sąd, prawda, panie Wright? Twoja teoria ma tyle luk, że aż zawstydza szwajcarski ser. W porządku. A więc wymień jedną. Mam tutaj szczegółowe informacje na temat Centrum Kosmicznego. Nawiązując do nich, dystans pomiędzy korytarzem muzeum i głównym budynkiem podczas przemieszczania się to pełne 6 metrów. 6 metrów? Żartujesz sobie, racja? W dodatku do tego, korytarz znajduje się na poziomie trzeciego piętra z ziemi, czyli w innych słowach około 15 metrów. Co więcej, winowajca musiałby skakać do dosyć niebezpiecznego miejsca. Niestabilnej drabiny. Ludzie odczuwają strach w niebezpiecznych sytuacjach. To jest podstawowy zmysł przetrwania. Zwykła osoba z całą pewnością by się zawahała przed skokiem. A nawet zmroziłby ją strach i nie skoczyłaby wcale. Ale winowajca dopiero kogoś zamordował. On nie myślał wtedy racjonalnie. Pomimo tego, dlaczego ta osoba miałaby tak ryzykować? Ta osoba mogłaby po prostu zaczekać, aż oba komponenty zostaną w pełni zamienione i uciec do holu drugiego. Ponieważ w holu numer 2 znajdowała się kamera ochrony. Winowajca wiedział, że zostałby nagrany, jeżeli opuściłby Muzeum Kosmosu tamtędy. W takim razie, winowajca mógłby się po prostu schować z muzeum, dopóki wszystko by się nie uspokoiło. I wtedy zmieszać się z innymi ludźmi, po tym jak muzeum byłoby ponownie otwarte. To słuszna uwaga. Ale uznajesz, że pomimo tego wszystkiego, winowajca skoczył na wysokości 15 metrów, przecząc swojemu strachu? I to wszystko w krótkiej chwili, podczas gdy korytarz i drabina mijały się? To również jest słuszna uwaga. Ta osoba musiałaby się także rozpędzić, podczas gdy korytarz się przemieszczał, żeby skoczyć. Jeżeli pomyliłby się w swoim oszacowaniu, albo nie skoczyłby wystarczająco daleko, to by spadł i zginął. Jaka osoba miałaby ryzykować aż tak? Przestań w końcu z tymi dobrymi, słusznymi uwagami, Edgeworth. Ten twój prawdziwy winowajca to nic więcej jak tylko wytwór twojej wyobraźni. Dlaczego ty zawsze musisz wszystko wytykać? No, taką ma pracę. Pan Edgeworth ma rację. To brzmi na całkiem szalony pomysł.
winowajca to musiałby być ktoś, kto nie odczuwa strachu, niczym kaskader. Ale wszyscy czują strach na jakimś poziomie. Racja? Chwila, moment. Aha, teraz już mam. Mogę udowodnić, że istniała osoba, która mogła skorzystać z tej alternatywnej drogi ucieczki. O, czyżby? To udowadnia, że istniała osoba, która mogła skorzystać z alternatywnej drogi ucieczki. Osoba, która nie odczuwałaby strachu, niczym kaskader. W incydencie UR-1 w Centrum Kosmicznym znajdowała się taka osoba i tak jak już ustalaliśmy nawet na końcu poprzedniego rozdziału i na początku tego rozdziału, osoba, która była odpowiedzialna za incydent UR-1, to jest prawdopodobnie ta sama osoba, która jest również odpowiedzialna za ten obecny incydent, za morderstwo Clea Tarana. To mówił właśnie nam dyrektor Yuri Kosmos, czyli szpieg, widmo. Ostatniego dnia nagrywania, wiecie o co mi chodzi, poprzedniej części rozprawy, otrzymaliśmy od Black Willa profil psychologiczny, który został sporządzony 7 lat temu przez dr Sykes. Profil psychologiczny właśnie tego szpiega. I według jej badań, a była ona specjalistką co do tego, powiedziała ona, że unikatowo dla wszystkich innych ludzi ten człowiek zwany widmem niemalże nie odczuwa żadnych uczuć. W jego głosie nie słychać żadnych odchyłów uczuciowych, co oznacza, że po prostu on nie odczuwa, jego umysł nie odczuwa szczęścia, smutku, strachu, tak samo jak normalna osoba. Więc to jest właśnie ta osoba. Jeżeli udowodnimy, że w tamtym miejscu znajdowała się taka osoba, to udowodnimy tym samym, że ta osoba, jako jedyna na całym świecie, mogła skorzystać z alternatywnej drogi ucieczki. Wiem, że można tutaj trochę się wykłócać, że pod wpływem adrenaliny, trochę wspomniał o tym Phoenix, że ludzie pod wpływem adrenaliny potrafią naprawdę robić niesamowite rzeczy i strach nie grałby tutaj drugorzędną rolę, ale to jest gra i to jest Ace Attorney, to jest gra visual novel, to jest moment, że gracz musi mimo wszystko pokazać, okej, definitywnie to by mogło się stać, bo oto jest dowód. Mimo tego, że w prawdziwym sądzie to pewnie by było poddane pod wątpliwość, a nie z marszu po prostu odrzucone. Byłoby to po prostu pewnie uznane za mało prawdopodobne. Ale nie jestem też specjalistą. W każdym razie, oto jest dowód, którego właśnie teraz potrzebujemy w grze, czyli profil psychologiczny widma. A co to, panie Wright? To jest profil psychologiczny pewnej bardzo interesującej osoby. Ten obiekt nie odczuwa ludzkich uczuć tak samo jak normalna osoba. W innych słowach, ta osoba nie odczuwa szczęścia, smutku ani strachu. Nie odczuwa strachu? Wright! Nie możesz mówić poważnie! Nie będąc uwięziony przez strach, on mógłby zrobić to, czego nie dokonałaby żadna normalna osoba. Dokładnie tak samo jak ty i ja moglibyśmy dokonać krótkiego skoku bez najmniejszego poczucia strachu. Ten obiekt mógłby skoczyć na wysokości 15 metrów, na odległość 6 metrów. On mógłby wybrać ten ekstremalny sposób, żeby skoczyć bez zawahania się. A więc mówi pan, że dla osoby bez strachu alternatywna droga ucieczki byłaby szybsza i wyeliminowała szansę, że zostałaby zauważona? To jest całkiem ekstremalny pomysł, panie Wright. Ale czy istniała taka osoba na miejscu zbrodni? Tak. Widmo, ta tajemnicza, cienista figura, która wciąż tam się pojawia. O matko boska! Widmo. Znowu? Wiedziałem, że widmo stało za podłożeniem bomby w centrum kosmicznym. Ale nie byłem pewien, czy był powiązany z morderstwem Clea Tarana. Jednakże, teraz wszystko stało się jasne. Widmo jest osobą, która nie tylko podłożyła bombę w centrum kosmicznym, ale także zamordowała pana Terrana. Co?! A! Podwójny krzyk.
Cisza na sali! Cisza, opowiadam! Panie Wright, proszę kontynuować! Istnieje po prostu zbyt dużo podobieństw pomiędzy tą sprawą i sprawą sprzed 7 lat. Ale dlaczego, możecie spytać? To może być tylko dlatego, ponieważ oba incydenty zostały zrobione przez to samo widmo. A więc to widmo jest osobą, która zabiła Kleja? Ale kim on jest? To widmo nawiedzało całą tą sprawę. Pociągało za sznurki za naszymi plecami. Kim może być ten niezidentyfikowany międzynarodowy szpieg? Wright, ta droga ucieczki musiała być częścią planu widma od samego początku. Tak samo jak zmylenie dyrektora kosmosa, żeby zamienić platformy startowe. Bomba na drugim piętrze miała sprawić, że windy i schody byłyby niezdatne do użytku. To właśnie dlatego wcześniej ostrzegł dyrektora i umieścił bomby właśnie w tamtych miejscach. Tak, sądzę, że masz rację. Ale to wciąż nie wyjaśnia tej jednej ostatniej rzeczy. A więc upuściłam moją drabinę ewakuacyjną, tak jak kazał mi detektyw prowadzący ewakuację. Ale to był taki wielki problem. Dlaczego po prostu nie mogli użyć drabin w innych pomieszczeniach? Laboratorium robotyki nie było jedynym pomieszczeniem, które miało przy sobie drabiny ewakuacyjne. Ale widmo nie mogłoby dokonać tego skoku, jeżeli nie byłoby pewne, w którym oknie znajdowałaby się drabina. A więc mówi pan, że widmo to musiała być osoba, która wiedziała, że ta szczególna drabina będzie użyta? Tak jest. Kto to mógłby być? Chwila, moment. A więc opuściła moją drabinę ewakuacyjną, tak jak kazał mi detektyw prowadzący ewakuację. Pani Blackwell opuściła drabinę po tym, jak nakazał jej to zrobić detektyw prowadzący... Chyba sobie jaja robicie! Rozpracowałeś to, Wright? Czy wiesz, kim jest widmo? Owszem, wiem. Kto to jest? Kto zabił Kleja? Nasz tajemniczy szpieg, znany jako Widmo, to nikt inny jak tylko... Po eksplozjach, członek personelu skrzyżował ścieżki z pewnym detektywem. Miałem wtedy służbę na czwartym piętrze! Kompletne szaleństwo! Mówię wam! Jeżeli chodzi o detektywa, który prowadził ewakuację na czwartym piętrze, miał on bardzo specyficzny cel na swojej myśli. Opuściłam moją drabinę ewakuacyjną, tak jak kazał mi detektyw prowadzący ewakuację. Jego celem było zabezpieczenie swojej własnej drogi ucieczki. Opuściliśmy drabinę ewakuacyjną z czwartego piętra i uciekliśmy tamtędy. Kiedy wszyscy wydostali się cali i zdrowi, to sam skierowałem się na dół i poszedłem prosto do schronu. To jest detektyw, którego wszyscy znamy. On jest nawet czołowym detektywem w tej obecnej sprawie. Pozornie wygląda na bardzo emocjonalnego człowieka, ale jego profil psychologiczny pokazuje, że on nie ma żadnych emocji. Ostatnim winowajcą Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies jest... ten właśnie gość! Co? Czy ty mówisz, że...
Masz na myśli, że widmem jest... Detektyw Bobby Fulbright? Dokładnie. Wszyscy daliśmy się nabrać na jego fałszywą personę. Prawdziwą tożsamością detektywa Fulbrighta jest widmo! Cisza! Cisza na sali! Panie Wright! Jak to jest możliwe? To proste, wysoki sądzie. Detektyw Fulbright prowadził ewakuację na 4. piętrze. Naszą pierwszą poszlaką jest to, że nie podjął on próby, aby opuścić żadnej innej drabiny ewakuacyjnej. Drabina w laboratorium robotyki jest jedyną, która została opuszczona. Drugą poszlaką jest to, że skierował wszystkich do podziemnego schronu przez tą właśnie drabinę. Na niebiosa! To wszystko była część jego planu, aby stworzyć sobie drogę ucieczki. Po tym jak detektyw Fulbright upewnił się, że drabina została opuszczona z laboratorium robotyki, udał on się do holu, gdzie zabił Kleja Terrana i uciekł do Muzeum Kosmosu. Muzeum zaczęło się powoli przesuwać, a więc zaczekał na właściwy moment, rozpędził się i w momencie, kiedy korytarz zaczął mijać drabinę, skoczył na nią! Ja w to nie wierzę! Ten fajtłapowaty detektyw miał zrobić to wszystko całkiem sam? Czy to naprawdę on? Znaczy, przez ten cały czas myślałem, że... Przepraszam, chyba się jeszcze nie poznaliśmy. Moje imię? Nazywam się Bobby Fulbright! Heroiczny detektyw, który broni naszych dobrych obywateli od zła! Czempion sprawiedliwości, który zawsze przychodzi na pomoc, jeżeli będziecie jej potrzebować! A moja kwestia? Wierzymy w sprawiedliwość! A więc... jego troska o Simona... to wszystko był jeden wielki akt? Przysiągłem, że zreformuję prokuratora Blackwilla i sprawię, że znowu stanie się członkiem naszego społeczeństwa. A więc nie mogę po prostu siedzieć i patrzeć bezczynnie, jak poddaje się swoim emocjom i rozrywa oskarżonych na strzępy. To ten potwór zabił Kleja? On mnie kompletnie oszukał! Tak o tym pomyśleć, to przecież on był osobą, która wniosła do sądu tą zakrwawioną zapalniczkę. Ta szumowina nawet sprawiła, że obróciłem się przeciwko Atinie. Cholera! Jak mogłem dać się nabrać na coś takiego? Żeby pomyśleć, że wślizgnął się też prosto do naszego departamentu policji. Wysoki sądzie, obrona żąda o przypytanie detektywa Bobiego Fulbrighta. Tak, uznaję, że musimy faktycznie wysłuchać jego zeznań. Sąd bierze teraz krótką przerwę, po której stanowisko zajmie detektyw Fulbright. Oh boy! Ale ja wierzyłem w sprawiedliwość. Nawet zdążyłem polubić tego koleżkę. I to też, bo zwróćcie uwagę, że to musi być też osoba winna incydentu UR1, więc zaraz się okaże, że on miał jakąś przeszłość z Centrum Kosmicznym czy czymś takim. No dobra. Dziękuję panu tak bardzo, panie Wright. Gdyby nie wszystko, co pan dla nas zrobił, to ja... Nie dziękuj mi jeszcze. Wciąż mamy przed sobą bardzo ciężką walkę. Już się robi, szefie. O! Przyszła koza do woza. Tłumacz się teraz. Apollo! No cóż. To jest troszkę niezręcznie. Atina, czy możesz zrobić dla mnie przysługę? Ha? O co chodzi? Czy mogłabyś... walnąć mnie, proszę? Jak to? Dlaczego miałabym to robić? Ponieważ powinienem wierzyć w ciebie. Pozwoliłem, żeby nasiono wątpliwości mnie przewyższyło. Naprawdę przepraszam, że nie ufałem... AUĆ! Nie bądź takim mazgajem! Naprawdę... poruszyło mnie to, co tam zrobiłeś. A? A teraz o czym ty mówisz? Ja chcę wierzyć w Atinę. Naprawdę chcę! Ale czym jest wiara bez wątpliwości?
I to dlatego muszę poddawać pod znak zapytania jej winę. Żeby w momencie, kiedy prawda w końcu wyjdzie na jaw, to będę mógł naprawdę w pełni jej zaufać. Wykorzystałeś cały ten czas i wysiłek, aby naprawdę przekonać się, jaka jestem i jakim typem osoby jestem. Po tym wszystkim, jak mogłabym uderzyć prawdziwego przyjaciela takiego jak ty, Apollo? Nie miałaś jednak żadnych problemów, żeby dać mu z liścia sekundę temu. Dzięki, Athena. I dzięki, że przywróciłaś mnie z powrotem do rzeczywistości. Przypuszczam, że teraz wiem, kogo wezwać, jeżeli będę przysypiał w sądzie. Wygląda na to, że pracują dla ciebie naprawdę obiecujący młodzi ludzie. Edgeworth? Tak, ja sądzę, że również są całkiem niesamowici i nie boją się również, żeby utrzymywać mnie w szeregu. Tak czy siak, mam dla was bardzo dobre wieści. Aura Blackwell poddała się i wszyscy zakładnicy zostali wypuszczeni. Trusy i wszyscy inni? O, dzięki Bogu! Pani Blackwell powiedziała, że chciała zrobić pewną rzecz. A więc dałem jej specjalne pozwolenie, żeby zrobić to, co musi. Zastanawiam się, co to może być. Wow! Dzień dobry! Pani Blackwell! Nie przyszłam tutaj, żeby was przepraszać, jeżeli tego się właśnie spodziewasz. To, co zrobiłam, to było to, co pozwoliło prawdzie sprzed 7 lat wyjść w końcu na światło dzienne. Ale zrobiłam to i przyszłam tutaj, ponieważ mam coś dla was do powiedzenia. Pani Auro! Lepiej, żeby nie była tutaj, żeby na coś narzekać. Pani Blackwell, chcę panią serdecznie przeprosić. Fakt, że przestała pani ufać systemowi sądowniczego, to nasza wina. Tak, to prawda, że sądy są wypełniane niekompetentnymi idiotami, ale wciąż! Przypuszczam, że mogłabym pozwolić, żeby to wy zajęliście się tą sprawą za mnie. O, pani Auro! Czy to znaczy, że znowu pani ufa systemowi? Nie, oczywiście, że nie! Cicho, kupo złomu! Chodzi o to, że nie miałabym nic przeciwko, gdybyście to wy byli osobami, którzy przyłapią zabójcę Metis. Proszę zostawić nam! Dopadniemy go! A więc przypuszczam, że to znaczy, że przynajmniej zaczyna ufać nam. Jest i brat. Auro. Simon, cieszę się, że zarówno ty, jak i księżniczka zostaliście oczyszczeni. I to wszystko dzięki mnie i moim robotom. Lepiej, żebyś był wdzięczny. Nigdy sobie nie wyobrażałem, że poszłabyś aż tak daleko. Chociaż zawsze byłaś ekstremalnym typem osoby. Ale nie przypominam sobie, żebym prosił cię o pomoc. Tak zamknięty jak zwykle, jak widzę. No cóż, teraz kiedy już zostałeś wypuszczony, przypuszczam, że nadeszła moja kolej, aby żyć za kratkami. Mam tylko nadzieję, że nie jesteś prokuratorem na mojej rozprawie. Prawdopodobnie dałbyś mi wyrok śmierci. Znasz mnie aż zbyt dobrze. Przypuszczam, że miłość można okazywać na wiele różnych sposobów, nawet jeżeli jest taki trochę niewyrośnięty. Ale naprawdę miałem zostać stracony już jutro. Chociaż, z powodu ciebie, wygląda na to, że jeszcze nie będę przekraczał z rzeki Styx. Masz moją dozgodną wdzięczność, Aura. Przepraszam, że przeze mnie musiałaś się tak martwić. Simon. Ooh. Tak się cieszę, Simon. Tak bardzo się cieszę, że znowu mogę usłyszeć, jak to mówisz. Auro. Dobrze zatem. Wystarczy już tego. Proszę mnie zabrać z powrotem do aresztu. To, co zrobiła pani Blackwell, było niewybaczalne.
Ale to jasne, że zrobiła to wszystko z miłości dla jej brata. Wciąż nie mogę uwierzyć w to, że detektyw Fulbright miałby być widmem. Ja nie mogę uwierzyć, że on by zabił Kleja! Jasne. I zamordował również moją mentorkę. Co doprowadziło do wielkiego cierpienia małej Atiny. Szefie prokuratury? Tak? Chciałbym poprosić pana o przysługę. Czy pozwoli mi pan, abym stał na ławie prokuratorskiej w tej rozprawie? Chciałbym, aby głowa widma wpadła w moje własne ręce. To był mój zamiar od samego początku. W końcu, to jest wysoce nienaturalnym, żeby człowiek mojej pozycji stał w sądzie. Sir? Formalności muszą zostać jeszcze dopełnione, ale z rangi na moją pozycję daję ci oficjalną przepustkę. Proszę zajmij się pracą prokuratora w tej oficjalnej rozprawie i odkryj prawdę swoimi rękoma. Jestem bardzo wdzięczny. Dzień, aby rozstać się z tymi kajdanami, w końcu nadszedł. Szefie prokuratury, jeśli możesz. W końcu, po 7 latach. Jak długo czekałem. Być może to tylko zmysł wolności, ale nawet powietrze wydaje się być świeższe. Światło jaśniejsze. I z radością potnę tego łajdaka Fulbrighta na kawałeczki bez litości. Nie muszę być w stanie umieć czytać w jego sercu, żeby zobaczyć, jak szczęśliwy teraz jest. Tak się cieszę, ale nie będę jeszcze płakać! W końcu, wciąż mamy rozprawę, którą musimy dokończyć. Możesz już płakać, Etina. Obiecuję. Prokuratorze Blackwell, panie Wright? Proszę, pomścijcie śmierć Kleja w moim imieniu. O czym ty mówisz, Apollo? Ty idziesz na ławę obrony wraz ze mną. Naprawdę? No cóż, nie mogę spodziewać się, że Atina będzie mi asystować, racja? Jest w końcu oskarżoną. To pozostawia ciebie, Apollo. Ale czy jest pan pewien, że chce pan, żebym w końcu odszedłem z pańskiego biura i tak dalej? No cóż, nasze biuro jest pogrążone w robocie, a więc jesteś jedyną osobą, którą mamy dostępną. Dziękuję, panie Wright. Apollo. Atina, mogę to powiedzieć teraz z całym swoim sercem. Wierzę w twoją kompletną niewinność. A teraz zamierzamy to udowodnić dla całego świata. Dzięki, Apollo. Wiem, że dacie radę. Wciąż uważam, że to Apollo powinien być przewodniczącym na tej rozprawie. So, you won't be needing that eye patch anymore, right? Right, because I'm fine now. Mam nadzieję, że to później sprzątniesz. Trochę tych bandaży się nazbierało, a ci ochroniarze się nie patyczkują, co za tobą stoją. I to jest Apollo, jakiego znam. Witamy z powrotem, Apollo! Już prawie nadszedł czas, abyśmy zaczęli ponownie rozprawę. Chociaż wygląda na to, że wszystko macie pod kontrolą. Tak. Ja powinienem kierować się z powrotem do biura prokuratury. Ale czemu? Chcę wyszukać kilka informacji. Mówiąc prościej, kim byli pierwsi ludzie na miejscu zbrodni 7 lat temu, dane zarejestrowane przez robota i również przeszłość detektywa Fulbrighta. Brzmi świetnie, Edgeworth.
Dziękujemy. Spodziewam się, że odpłacicie mi zwycięstwem, Wright. A teraz, jeżeli mi wybaczycie... Okej! Okay. Jesteście gotowi? Żeby pan wiedział! Zróbmy to! To jest to. Ostateczna bitwa. Morderstwo przyjaciela Apolla. Wybuch bomby w sali sądowej. I sprawa, która rozpoczęła mroczną erę prawa 7 lat temu. Przeznaczenie wezwało nas wszystkich, abyśmy przyprowadzili przed oblicze sprawiedliwości osobę odpowiedzialną za to wszystko. Kto by pomyślał, że tą osobą będzie ten ciapowaty detektyw? No na pewno nie ja, ale... Zobaczmy, co tu się będzie działo. Wygląda na to, że Fulbright jest już gotowy do zeznań. Prokuratorem jest Blackwell, ale właśnie... To właśnie fajnie ze strony Edgeworth'a, że pozwolił Blackwellowi właśnie pomścić swoją mentorkę i zemścić się za te 7 lat. Ale czemu Phoenix, kurde, musi być takim zapychaczem i nie pozwalać Apollowi tego zrobić? No daj chłopakowi się wykazać. No ale jest z nami, więc chociaż tyle.